audycji pod wielkim dachem nieba na zdrowie możemy wysłuchać dzięki funduszowi stypendialnemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Choć człowieku, coś ci powiem, choć cię wszystkie stany. Piotr Spodtek, zapraszam. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca pod wielkim dachem nieba. Dla wszystkich starczy miejsca. Witam. Po drugiej stronie mikrofonu koleżanka radiowiec. Co prawda nie wiem dlaczego, ale to pewnie wyjaśnisz. Wzięłaś sobie urlop na jakiś czas. Iwonka Bernatowicz. Witaj. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór słuchaczom. Mam ci odpowiedzieć na to pytanie oczywiście, tak? Jeśli oczywiście uważasz za stosowne. No wiesz, ja już gram prawie rok w radio, ty trochę dłużej, więc masz większe doświadczenie. No i sam takie mo. Mam podobne doświadczenia, przepraszam, że się wcinam, bo podobne doświadczenia. Mm-hmm. One wynikają z różnych. Nikt nie potrafi ocenić tego, ile czasu trzeba poświęcić, żeby zrobić audycję. No właśnie. Nie potrafi tego docenić, po prostu każdy ocenia, a nikt nie docenia, albo mało docenia. No, nasi przyjaciele, słuchacze, chociaż czytałaś pewnie ten mój apel o to, żeby... Tak, i podpisuję się pod tym apelem. No ale to wiesz, jak to jest, no każdy sobie myśli, że tak, mało, że dużo zarabia, to jeszcze siada przed laptopem, wkłada słuchawki i sobie się bawi w radiowca. To wcale tak nie wygląda, bo ty przecież mnóstwo czasu poświęcasz i ja też na rozmowy z muzykami, a muzycy to trudny materiał do rozmów czasami, do szukania nowych twarzy i nowych osób, bo to nie jest tak, że my gramy, czy mówimy, czy opowiadamy o sławach, bo o tym, żeby o sławach opowiadać, to są lepsi od nas chyba. Oczywiście to lepsi, to miało być w cudzysłowiu. No i tak to wygląda, że to jest jednak bardzo, bardzo dużo pracy i przychodzą chwile, kiedy trzeba sobie powiedzieć stop, odpocznij, zapomnij, idź na spacer, na rolki, nie wiem, zrób coś dla siebie. Trochę mnie to zaskoczyło, nie ukrywam, że oficjalnie napisałaś, że darujesz sobie na razie tę audycję, chociaż ja mam czasami podobne myśli jak ty, tylko one wynikają z tego, że ja przez lata pracuję i zbieram swoje grono, że tak powiem, ludzi, którym czasem się bardziej audycja podoba, czasem mniej. Każdy ma prawo. Ty masz trochę inny kierunek. Tak, ty masz po prostu grono. Ja ci powiem, że to jest zupełna różnica, bo ty masz grono osób, które interesują się piosenką z dobrym tekstem, jak ty to nazywasz, tak? Czyli piosenką literacką, poetycką, aktorską. Natomiast ja mam osoby, które są, że tak powiem, bardzo surowe muzycznie. One są wychowane przede wszystkim na disco polo i pokazanie im innych gatunków muzycznych i nauczenie tych innych gatunków, czy zainteresowanie chociażby, jest rzeczą bardzo trudną. Wiesz, to jest takie radio, które nadaje nie tylko w Polsce, w Kanadzie, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, więc jest tam Polonia. Tak, jest tam Polonia, ale to są ludzie, bo wiesz, którzy po prostu, no, są tacy słuchacze, którzy ode mnie się dowiedzieli, że istnieje blues na przykład. Nigdy o takim... Prawdopodobne. Aż nieprawdopodobne, naprawdę. O niektórych nazwiskach w ogóle, wiesz, gdybym zapytała na ulicy, to też by nie wiedzieli. Teraz już kojarzą niektóre nazwiska i niektóre piosenki, już niektórzy muzycy są rozpoznawalni, ale to jest bardzo ciężka praca i sam dobrze o tym wiesz. No ty masz krąg ograniczony. Jest też taka audycja bluesowa, gdzie tam są ludzie interesujący się tylko bluesem, więc siłą rzeczy oni się znają, prawda, i znają tych muzyków. Natomiast tu jest grono osób, które dopiero poznaje, takimi drobnymi kroczkami odkrywa, że nie wiem, że istnieje
piękna piosenka Doroty Osińskiej, tak, że gdzieś tam Agnieszka Chrzanowska w Krakowie w piwnicy pod Baranami śpiewa i robi to świetnie, 8 płyt wydała. Nawet prowadzi audycję radiową i wiesz, no, od kogo się ci ludzie mają dowiedzieć, jak nie od tych, którzy są odpowiedzialni za kształtowanie gustów, no. Wpisujesz się pod tym moim apelem, żebyśmy walczyli o to, żeby wszyscy, którzy robią, że tak powiem, w niszy. Ja bardzo nie lubię tego rzeczownika, wiesz? Ja sobie zdaję sprawę, ale nie wiem, czy zauważyłaś, ale określenia typu Loch Kamelo, piwnica pod Baranami, piwnica na Wójtowskiej, to artyści sami się w to miejsce wstawiają. No ja wiem. Natomiast, no widzisz, i tu jest następna sprawa tego, że istnieją osoby, które w ogóle o tych miejscach nie słyszały. Ty sobie wyobrażasz coś takiego? Ja pracuję w kulturze, w sensie jako agent, menadżer i tak dalej. No, no. Ja się orientuję, że w latach 90. byli dyrektorzy domów kultury, którzy nie wiedzieli, kto to jest Jacek Wójcicki, Edyta Geppert. Ale mój drogi, co sobie, wiesz, ja jestem czynnym nauczycielem jeszcze do września. Jeżeli pytam 18-latka, która z piosenek Niemena czy Długosza mu się podoba, to patrzy na mnie okrągłymi oczyma, mówi, jak to to? No to jaka jest rola mediów, mój drogi, w takim przypadku? Wiesz co, ja nawet nie chciałbym specjalnie, bo moja druga, piękniejsza połowa mówi, że ja o tym mówię za dużo. Ale o tym trzeba mówić, Piotrek. Zdaję sobie sprawę, tym bardziej, że nasi goście, każdy postrzega to inaczej. Natomiast cały problem polega na tym, że jeśli my wszyscy, bo ja mówię my, w sensie w jakiś tam sposób radiowcy, chociaż mówisz o krótkim doświadczeniu, ja tam kilka audycji słyszałem i mamy chyba ten sam problem cały czas, bo my pracujemy mając zwykłego laptopa i mikrofony na wejścia na USB do laptopa. I dlatego czasami jest lepsza, czasami gorsza jakość. Wszystko zależy od wielu czynników, łącznie od łącz radiowych, internetowych. I od spadku internetu, i od burzy, i od różnych innych rzeczy również zależy. No ale to, wiesz, to wcale nie musi słuchaczy obchodzić, no bo oni, wiesz, oni mają wymagania, oni chcą słuchać, tak? A to, co jest technicznie, to już nie ich może nie obchodzić. No i różnie to bywa, rzeczywiście, no sam wiesz, że to różnie bywa. Ja już i tak po tym prawie roku zdobyłam więcej doświadczenia i szybciej reaguję, niż reagowałam na początku. A jak będę grała 10 czy 20 lat w radio, jeżeli będę grała tak jak ty czy inni moi znajomi radiowcy, to wtedy może będzie już całkiem dobrze. A może się posunie tak technika, że wiesz, że... I myśli będą odczytywane. No, nie, ja nie wiem, czy to dobrze. Była Dorota Osińska, tamta dziewczyna. To jest twój wieczór pod wielkim dachem nieba. No to ja myślę, że bez Leszka Długosza się nie obejdzie chyba. No właśnie, a Leszek Długosz to mój mentor. No, ja mam kilku takich i literackich, i muzycznych, ale Leszek Długosz musi być, byłam wychowana na Leszku Długoszu, mam sporo jego płyt, a nie wiem, a wybierz co chcesz, żeby tobie i mnie było przyjemnie. Nie no, mi przy Leszku jest zawsze przyjemnie. No to może tą piosenkę, może o poetach. Gramy Leszka Długosza. Moim gościem jest Iwona Bernatowicz, Iwonka z Radia Sigma. Ja chciałbym być poetą, bo dobrze być poetą, bo u poety nowy sweter, zamszowe buty, piesek, seter i dobrze żyć na świecie. Ja chciałbym być poetą, bo byczo u poety, bo u poety cztery żony, a z każdą dawno rozwiedziony, a ja lubię kobiety. Ja chciałbym być poetą, może mnie przecież, może przyjmą, bo dla poety Zakopane nie trzeba wcześnie wstawać rano, a wstawać rano zimno, bo fajnie być poetą, nie musi w biurze ślepić i w puk mu cała dyscyplina.
tylko gitara i dziewczyna i złote gwiazdy liczyć i mylić się i liczyć wciąż od nowa na ziemi, w drzewie i w błękicie trudnego szukać słowa i gniewać się i martwić, bo ciągle jeszcze nie to i ciągle baczyć i ciągle patrzeć i ciągle baczyć i ciągle patrzeć, ja nie chcę, nie chcę, nie chcę być po. Iwonko, właśnie powiedz, od jakiego czasu ty prowadzisz swoją audycję? Znałaś Radiem Sigma. Ja mam 3 audycje tak naprawdę, bo te audycje są fajne, naprawdę, chociaż ode mnie wymagały bardzo dużo wysiłku, bo to, wiesz, ja musiałam zinterpretować te teksty, jestem polonistką, więc mam to zboczenie zawodowe trochę, może umieć czytać. Nie wiem, czy to dobre. No nie jest, bardzo niedobre. Bardzo niedobre. No. Pamiętam, że kiedyś miałem taką sytuację na języku polskim w latach 80., kiedy uczyłem się w liceum w Wieliczce pod Krakowem. Chodzi mi o tych nauczycieli od języka polskiego. Ty jesteś polonistką, tak? Tak, tak. Świetnie. No, ja miałem polonistkę, która zawsze najlepiej wiedziała, co Mickiewicz, Sienkiewicz, Norwid chciał powiedzieć, ale była też taką zarazem polonistką, która sięgała po kolegę, którego przed chwilą graliśmy, Leszka Długosza, Jacka Kaczmarskiego i innych. Więc byłem bogatszy o to doświadczenie. No ale widzisz, ja też każdą lekcję zaczynałam, kończyłam muzyką, to nie tylko bluesem moim kochanym, bo w każdej piosence możesz odnaleźć inspirację literackie, czy chcesz, czy nie chcesz. One tam są. Ja byłem uczniem i pamiętam taką sytuację, że kiedyś był taki przebój kapeli śląskiej, Universe. Tak, no. Przez ciebie głupia żabo, nie chce mi się żyć. To graliśmy, ja zawsze zarzucałem, że tak powiem, magnetofon i grałem tę piosenkę na wejście pani nauczyciela. Fajnie. To są fajne wspomnienia. No. Jesteś Ślązaczką, czy nie? Czy... Tak, jestem Ślązaczką. Ale taką trochę dziwną Ślązaczką, powiem ci, bo w moim domu nie wolno było mówić po śląsku, pomimo że jesteśmy stąd. No i dlatego byłam polonistką, ale jeszcze zanim byłam polonistką, to też nie mogłam mówić. I wiesz, dopiero na studiach zaczęłam się na nowo, jak gdyby uczyć tej gwary, bo trzeba było sobie na egzamin wybrać 2 gwary, to ja, wiesz, nie wiem, co mnie napadło, że wybrałam kaszubski i ten egzamin oczywiście oblałam, musiałam w drugim terminie zdawać. No i śląski. I tym sposobem, zresztą ostatni rok maturalną klasę robiłam w Kochłowicach razem z Andrzejem Urnym. Chodziłam do jednej klasy, w związku z tym tam miałam wiele problemów, bo ja nic nie rozumiałam, co mówią do mnie. A jeszcze polonistka mówiła po śląsku. Więc w 4. klasie, mój drogi, maturalnej miałam ocenę niedostateczną z języka polskiego i egzamin. Tak, i egzamin komisyjny z języka polskiego. Poza tym, wiesz, to były takie czasy, ty tego nie znasz, gdzie dyktowało się notatki na 4-5 stron, było zero myślenia. Ja się ciągle buntowałam, ja nigdy tak nie prowadziłam lekcji. Ja co roku na przykład, jak omawiam trzecią część Dziadów, to odkrywam coś nowego. Już niestety od września odkrywać nie będę. Chyba, że dla siebie, no. Nigdy nie jest za późno na uczenie się, więc ja ci powiem tyle, że jeśli chodzi o nauczanie u mnie, moi koledzy, bo to była męska szkoła, że tak powiem, byli kolegami, którzy byli z różnych obszarów Polski, od Kaszub przez Śląsk, Warszawę, Radomie różne i tak dalej, kończąc na krakowskim środowisku. Ja pamiętam taką naszą, to taka dygresyjka, takie nasze jedno z pierwszych spotkań, bo nasza pani od polskiego, mieszkająca w Nowej Huci, w Nowej Hucie, mówiła, że mamy wszyscy czas na pół roku mniej więcej na wyrównanie poziomu. Nie było czegoś takiego, jak że powtarzałeś klasę.
Tak nas zaczynało 36, kończyło 12. No i dobrze, bardzo dobrze, że tak było, a nie, że hurtem się zdaje maturę. Było, ale pani polonistka, bo miałem kolegów Katowic, Kostuchny, Rudy Śląskiej. No to jest dzielnica Rudy Śląskiej. No. I pamiętam, jak polonistka zapytała jednego z kolegów, Romek, czy ty mówisz ładnie po polsku? On mówi, staram się go dać normalnie. No właśnie. Takie były początki. A zaczął rozmawiać tak Jasiu. No bo on w ogóle gwarą śląską jechał normalnie, że tak powiem. Mm-hmm. Dobra, ale gadamy długo. Patrz, my już rozmawiamy zamiast o radiu, to rozmawiamy o polonistkach. Co proponuję? A może być coś zupełnie innego niż twoja działka? Znaczy ja powiedziałem, że ja cię zaprosiłem po to, żebyśmy rozmawiali o mojej działce. No to, mój drogi, ja mam taką ukochaną piosenkę o kochanej mojej kapeli, bluesmeni Tadeusza Boguckiego, Blues dla bufetowej. Tadeusz Bogucki. Bluesmeni, tak się nazywa ta kapela, Blues dla bufetowej. Bardzo mnie w dobry nastrój ta piosenka wprowadza. Bufeto, tyś bogini z moich snów. To dla ciebie jest ten słodki, ciepły blues. Twoje oczy patrzę czule, obok gość dostaje gulę, gdy zalotnie setkowego lejesz mi. Bufetowo, ty to umiesz stworzyć raj. Tak uroczo, tak niewinnie wygrasz. Kusisz mnie zakąską zimną i rozmową z wytymną. Z podniecenia załamuje mi się głos. Szukam twego dziś ratunku do rozległych
piersi przytul mocno mnie. Przytul. Jak spojrzałem sobie tak gdzieś tam w te nasze znajomości, to okazuje się, że mamy sporo. Nawet powiedziałbym moich rodaków, czyli moich krajanów, tak to się nazywa popularnie, tak? No tak, popularnie się nazywa, a myślę, że wiem chyba, o kim mówisz, o Januszu, tak? Nie, mówię o Januszu. O Waldku Wrzeszczu. A o Waldku, a Waldka to poznałam w takiej grupie, która nosi nazwę Siła Bluesa. Tam się poznaliśmy, tam uczestniczymy w audycji redaktora Piotra Gwizdały i stąd się znamy. Ja powiem szczerze, że ja z Waldkiem dużo rozmawiam. Moja pamięć, choć wychowaliśmy się w tej samej miejscowości, czyli Zakrzewo pod Złotowem, to już go mało pamiętam. On był kolegą troszkę starszym. Teraz się okazuje, że jest nas paro, no bo Zakrzewo, moja rodzinna miejscowość, stamtąd pochodzę, ma sporo takich uznanych postaci. Chociażby Heniusz Opiński, ale jego synowie grali kiedyś w kapeli LO27. Zakrzewo jest słynne właśnie z Blues Expressu, które robione jest z Teleexpressem. No widzisz, dlatego Waldek słucha bluesa, ale nie tylko, bo też go widziałam na twoich audycjach. Nie znam osobiście, tylko wirtualna to jest znajomość. Powiem tak, że jakbym go spotkał na ulicy, też miałbym problem. Chociaż jesteśmy z tej samej miejscowości, z jakieś tam 3-4 lata nas różni wiekowo, ale właśnie Waldek też odkrywa, okazuje się, że z Zakrzewa też bywają radiowcy jacyś tam, nie? Nie tylko z Rudy Śląskiej. Nie, to z Rudy Śląskiej jest jedna chyba tylko. Powiedz mi, Iwonko, skąd ta twoja fascynacja? Teraz tu cię zahaczę, bo to mnie trochę wkurza. Powiedziałbym, gdyby nie radio, powiedziałbym coś innego. Powiedz mi, kto i jakim prawem jest w stanie odbierać szyld piwnicy pod Baranami Leszkowi Długoszowi? No ja myślę, że nikt, tak, to jest taki ktoś, kto odbiera. Leszek nie może używać szyldu artysta piwnicy pod Baranami. Ale to chyba teraz, w tych czasach, bo wcześniej chyba nie było takich z tego, co pamiętam. Nie będę mówił o artystach, z którymi się spotykałem, ale pamiętam, że byłem kiedyś w Puszczykowie pod Poznaniem. Jestem piwnicznym artystą, który już od dawna nie był piwniczny, bo już był w agencji Piotrka Ferstera i ktoś tam zapytał, jakiś tam, nie wiem, to nie był organizator, ktoś tam, jakiś inny człowiek, zapytał, a co tam u pana Długosza? Do Wójcickiego, Jacka. No i Jacek odpowiedział, proszę mnie o to nazwisko nie pytać. To dziwne. A ja powiedziałem, no tak, to rzeczywiście zły adres, ja mam wciąż kontakt z Leszkiem, więc powiem tylko tyle, że Leszek ma inne spojrzenie na świat niż owi panowie, którzy tu są. No inne zapatrywanie na muzykę w ogóle, ale ty zauważyłeś, że piwnica... Politykę niestety. No, politykę to już lepiej się w to nie mieszajmy. Ja już wiem, że to jest... Natomiast to jest moje oczywiście zdanie subiektywne. Możesz zaprzeczyć. Są tam oczywiście świetni artyści, wspaniali. Łącznie z Chrzanowską chyba, nie? Z Baśka Stępniak-Wilk chyba. No, Baśka, tak. Ale słuchaj, ale z tego co ja pamiętam, Długosz chyba odszedł z tej piwnicy, bo sam odszedł z tej piwnicy pod Baranami, po tym jak Demarczyk odeszła, tak, to gdzieś było chyba 70, lata 78 i on jak gdyby sam... Ale cały problem polega na tym, nikt, żadna osobowość obecnej piwnicy nie ma prawa odbierać szyldu. No nie ma prawa. No nie ma prawa. No właśnie, no właśnie. Leszek Długosz był artystą, który współtworzył wielkość piwnicy. No tak, bo to był jeden z pierwszych przecież artystów, no na równi z Demarczyk i... Ale wiesz co, jeszcze no, nie zauważyłeś, że to już nie jest ta piwnica pod Baranami. Ja nie wiem, był... To ja mogę być delikatny, bo z tym kolegą się jednak umówiłem na rozmowę. A zależy ci ta takich znajomych?
Wiesz co, to jest coś innego. Czasami dla jednej piosenki warto żyć. No warto żyć dla piosenki, ale czy, nie, czy dla człowieka, wiesz, jeżeli... Nie będę używał sformułowań, które użył przed wyrzuceniem, bo to nie literackie. I teraz właśnie cały problem polega na tym, ja powiedziałem tak, słuchaj kolego, każdy z nas, po to walczyliśmy o demokrację, każdy z nas ma prawo do tego, żeby myśleć inaczej. Leszek jest inny niż ów pan. No ale słuchaj, to ja nie wiem, czy ty czytałeś moją wypowiedź. Ja czasami, jak już nie wytrzymuję nerwowo, to wypowiadam się na różne tematy i na ten temat też. Ja wiem, że ja mam czasami to samo. Miałbym ochotę pisać. No jednak są ludzie w naszym gronie, nasi przyjaciele, koledzy, którzy też myślą inaczej niż my. Żeby jakoś ja tylko napisałem temu koledze, słuchaj, twojego numeru telefonu nie wywalam, bo będzie jakiś koncert gdzieś coś i będziesz potrzebował kasy. To po prostu przyjeżdżaj, nie? I teraz rozmawiałem ostatnio z tym człowiekiem, niedawno stosunkowo, przed drugą turą wyborczą. I oczywiście padło sakramentalne pytanie, na kogo będziesz głosował. Ale powiedz mi, czy my musimy o tym rozmawiać, czy mi z tego, i wiesz, ja mam mnóstwo przyjaciół o różnych, że tak powiem, orientacjach politycznych i dla mnie nie jest ważne, w co on wierzy, komu on wierzy, dla mnie jest ważne, jakim on jest człowiekiem, jak jest dobrym człowiekiem, to jest moim przyjacielem, a jeżeli jest, wiesz, wyrzucanie kogoś z Facebooka, czy wyrzucanie ze znajomych, tylko dlatego, że ma inne poglądy. Może masz obrazek jakiś muzyczny do tego? No, chyba tylko Kaczmarskiego można by było zagrać tutaj w tym. Chyba tradycyjnie, mury, nie? Ale możesz, mój drogi, zagrać mój tekst, który zaśpiewał Robert Bodzioch. Proszę bardzo, Bluz o wolności. Na razie zagrajmy te mury, niezależnie od wszystkich. No to niech będzie. Niech będą mury. Natchniony i młody był i nie policzył bym. On dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij wróg zęby krab, zerwij kajdany połam wad, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Mury runą, runą, runą i poszedł stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklask ich brzmiał. I ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Zęby krat, zerwij kajdany połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli ilu ich
poczuli siłę i czas. I z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami nas. Spali pomniki i rwali bruk. Ten z nami, ten przeciw tam. Kto sam, ten nasz najgorszy wróg. Słuchaj, Iwonko, bo tak się nazwałaś. Nie, tak mnie nazwano. Ja powiem tak, że ja jestem twoim kolegą z branży, że tak powiem, bo jestem też byłym nauczycielem. I ja przestałem uczyć w szkole, kiedy weszły gimnazje, czyli w 2000 roku. I powiedz mi, jak postrzegasz teraz ty jako... Z jednej strony osoba wrażliwa, poetka, z drugiej strony autorka audycji, i to ja nie mogę się tak pochwalić jak ty wieloma audycjami. Nie wiem, z czego to wynika. Nie jestem zdziwiony, że zawiesiłaś się, że tak powiem, na razie w radio. No bo ja byłem w zawieszeniu też 16 lat. Ale to wynikało też z moich tam zmian życiowych i tak dalej. Więc, a był jeden taki mój kolega, zawsze o nim mówię, taki uparty ateista, dodatkowo jeszcze różnimy się w ogóle światopoglądowo różnie, jesteśmy różni po dwóch biegunach, no i ten człowiek od lat namawiał mnie do powrotu do radia. I właściwie chyba dlatego wróciłem. Po 16. No to widzisz, to ja mam zupełnie inną motywację, dlaczego zaczęłam grać w radiu, niż ty, dlaczego wróciłeś. Bo radio to magia, tak? No. Ten kolega namawiał mnie wiele, wiele lat. 16 lat namawiał mnie, żebym wrócił. Bo mówi, robiłeś to dobrze. Co cię skłoniło do tego, żeby pracować w radio? Wiesz, ja... W lutym zacząłeś, tak? No chyba w styczniu, bo już pamiętam, że miałam urodziny, już w tym radio pracowałam, czy nawet w grudniu. Musiałam dokładnie sprawdzić, ale wiesz, ja próbowałam zainteresować pewnych redaktorów znanych stacji radiowych, i publicznych, i niepublicznych, zjawiskiem niszowych twórców. Bardzo mi zależało, bo mówię, jak to tutaj na Śląsku, stolica bluesa, mój drogi, i w ogóle dużo się dzieje, chociażby Lauba, gdzie przyjeżdżają przecież ci niszowi twórcy. No i to niestety było, to była syzyfowa praca, wiesz, samego wierzchołka spadał ten głaz i z powrotem. W związku z tym się wreszcie zdenerwowałam. I postanowiłam zrobić sama coś w tym kierunku i zaczęłam, tylko dlatego zaczęłam pracę w tym radiu, żeby
pokazywać czy mówić o tych niszowych twórcach. Najpierw mieli być to tylko bluesmeni, ale zaczęli się zgłaszać, wiesz, w tym projekcie Sigma gra naszych, ja mam 98 muzyków i różne nurty muzyczne, bo to nie jest tylko blues, bo to jest rock, to jest heavy metal, to jest poezja śpiewana właśnie i piosenka turystyczna i wiele, wiele zresztą innych, no nawet rap. Ja wiesz, ja nie przyjmuję tylko disco polo, techno i rapu, zresztą techno bardzo mało jest śpiewanych tekstów, ale mam również pianistów, mam również instrumentalistów i wiesz, i no w pewnym momencie to zaczęło osiągać takie rozmiary, że chyba mnie zaczęło przerastać i tu mam kartotekę zrobioną, mój drogi, jak nie wiem, w jakimś biurze śledczym o każdym muzyku, bo wiesz, to nie chodzi o to, żeby grać, bo grać to każdy potrafi, dobrze o tym wiesz, że to tam się wkłada do panel i się tylko klik i to tam sobie leci, ale chodzi o to, żeby o nich mówić, żeby ich jakoś przybliżać, między innymi ta audycja Muzyka, którą kocham, o ludziach z pasją i nie tylko muzyka, też jest dwugodzinną. Żadne radio nie poświęci jednemu muzykowi dwóch godzin, trzech albo nawet godziny. To są rzadkie przypadki. Ja mam tą możliwość. Godzinkę z groszami poświęcam. No właśnie, a to jest, ale nas jest nieliczne. No ty, ja, nie wiem, pozostałe audycje, wiesz, jeżeli się mówi o jakimś, prezentuje się jakąś płytę i mówi się dwa słowa, czy dwa zdania o tym muzyku, to w szumie informacyjnym to ginie. W związku z czym, no... Problem Iwonko jest jeszcze większy, no ale to już właściwie nie spotkaliśmy się po to, żeby narzekać, chociaż tak naprawdę... Ale ja nie narzekam. Ja ci próbuję tłumaczyć tylko. Prawo, ty masz prawo narzekać, też prawo narzekać, bo zwłaszcza, że powiedzmy żyjemy w jakimś takim dziwnym czasie, który nazywają pandemią, a polska muzyka jest w totalnym odwrocie. Pamiętam, kochane, o tym, co możemy przeczytać, o tych, o których możemy przeczytać w internecie, o różnych innych, ale tych naszych rodzimych nie za bardzo. Zresztą nawet ci rodzimi, wiesz, jak to jest z nimi, są niszowi, są ci niszowi, którzy są już u góry, to tak jak Kasiński mówił w Nieboskiej Komedii, pamiętasz, że jak następuje rewolucja, to ci upodleni, z tych upodlonych się tworzy kasta rządzących i ta kasta poddanych, w związku z czym tu się dzieje tak samo. No są ci niszowi bardzo, ale to znowu byśmy musieli zacząć mówić o mediach, bo to jest ich rola. Wiesz, każdy ma swoje 5 minut. Ale tak, no powiem tak, Dorota Usińska świetnie, Leszek Długosz bardzo się cieszę. Tadeusza Boguckiego mniej znam. No to teraz wokalista i muzyka, którego chyba znasz dobrze, bo płytę jego posiadasz, nawet go grałeś, który jest moim osobistym przyjacielem i go uwielbiam, czyli Robert Podzioch i jego Motyle. Dobrze, gramy Motyle i za chwilę wracamy i będziemy robić podsumowanie naszej rozmowy. Niech się spełni i nie pada deszcz. Miałem taki sen, słońce znów uśmiecha się. Jeszcze chwilę, jak motyle, tak z nadzieją razem budzą się. Już za chwilę, dwa motyle, choć motyle żyją tylko jeden dzień. Tylko jeden dzień, jak motyle, z tobą jeden dzień. A
może uda się w stronę słońca uciec w letni dzień. Miałem taki sen, tak od wczoraj myślę, jak i gdzie. Już za chwilę, jeszcze chwilę, małą chwilę i sen spełni się. Jak motyle, choć motyle, choć motyle żyją tylko jeden dzień. Nie musisz wiedzieć, nie musisz mieć. Ważny nowy dzień, trzeba wiedzieć, że trzeba tylko chcieć. Musisz wierzyć, że a sen spełni się. Ja ma tyle, tylko jeden dzień. Iwonko, dlaczego blues? Nie, bo blues to życie, mój drogi. Blues to jest taka, wiesz, to tak jakbyś mnie zapytał, dlaczego ja zostałam nauczycielką. Zostałam nauczycielką, bo kocham to, a słucham bluesa, bo go kocham. Nie wyobrażam sobie życia bez bluesa. Wiesz, ja, dla mnie ważny jest tekst. Ja wiem, że poetycka, ja mam takie, wiesz, swoje, czyli w kolejności blues, rock, poezja śpiewana, na końcu jazz, którego nie do końca jeszcze rozumiem. Oczywiście ten, mówię o tym z wyższej półki, bo jazz, jazzowi nierówny. Ale blues, no blues jest po prostu dla mnie, no on mówi prawdę o moim życiu. No i cóż ja mogę więcej powiedzieć. Dlatego nie mogę się pogodzić, że wielu jest bluesmenów, którzy u nas w Polsce śpiewają bluesa po angielsku, bo nawet nie z tego powodu, że ja nie znam tego języka. I kiedyś próbowałam, wiesz, poprosiłam mojego anglistę, żeby mi przetłumaczył jedną piosenkę, bo wokal świetny, muzyka świetna, ale cóż z tego, jak ja nie rozumiem. Dla mnie tekst jest ważny. Jeżeli ktoś nie jest instrumentalistą, śpiewa, to ja muszę wiedzieć, o czym on śpiewa. I okazało się, że ten tekst jest tak beznadziejny, że cały ten utwór po przetłumaczeniu tego tekstu stał się dla mnie byle jakim utworem. W związku z czym ja lubię bluesa, ale lubię bluesa polskiego. Ja w ogóle lubię ludzi, którzy tworzą, a nie odtwarzają. Nie lubię odtwarzanych rzeczy. To jak odsmażane kotlety, lubisz? Powiedz mi, od kiedy fascynuje cię muzyka i co cię co sprawiło, że postanowiłaś grać, robić audycję, bo ty audycję masz najkrótszą godzinną, tak? Z tego co wiem. Tak, tak. A najdłużej? 3 godziny. Jak znajdujesz na to czas? Ja wiem, że teraz jest ten korzystny okres, czyli
jakby to powiedzieć, pandemia, tak, która sprawi... Znaczy ja mam wakacje, to też zupełnie inna historia, także, że dużo czasu mam. Ja studiuję i jeszcze nie mam wakacji, no bo września mam studia, bo muszę być mądrzejszy niż jestem jeszcze. Znaczy chodzi o kartki, nie? Kwitki jakieś. Dlaczego muzyka, dlaczego blues i dlaczego Iwonka w radio? To tak po kolei, co? Dlaczego Iwonka w radio, to już ci mówiłam, tak? W radio po to, żeby promować polską muzykę, że ktoś się musiał za to zabrać, jeżeli nie było nikogo chętnego. Tutaj z mojego otoczenia oczywiście mówię, no to trzeba było to zrobić, bo kto ich zagra, jak nie zagra Iwonka, nie zagra ich Piotruś, to kto to zrobi, kto ich zagra? A jeszcze kilka innych osób byśmy... Kogo znasz z tych, którzy tworzą piosenkę literacką, poetycką, z dobrym tekstem? Nie mówmy o poezji śpiewanej, tylko z dobrym tekstem. Nie, bardzo dobrze zrobiłeś, bo ja po prostu znam piosenek, które są bez tekstu, chociaż mają tekst. YouTube mi wyrzuca roszczenia dotyczące piosenki z tekstem. A ja przecież mam pomiędzy tym wszystkim z dobrym tekstem, a nie może to wszystko iść, tylko właśnie dlaczego takie patenty? Przecież ja mówię wyraźnie cały czas, że my wszyscy, od ciebie, przeze mnie, po Bogusia Nowickiego, można by było wymieniać te nazwiska dosyć długo. Czy nie wiem, Włodek Mazoń i Krzysiu Wanita Kargul w krakowskim zespole. To są po prostu ludzie, którzy grają piosenki nasze. Pamiętam, że kiedyś dostałem taki telefon z radia Pallotti w Krakowie, żeby powiedzieć coś na temat tego, no tej polskiej muzyce w dobie pandemii. Ja powiedziałem, że nie mogę pojąć polskiego radia, nie mogę pojąć wielu innych instytucji, łącznie z tymi RMF-ami, Z-kami, S-kami i różnymi innymi, dlaczego polscy muzycy są omijani. I to jest, widzisz, odpowiedź na to pytanie jest od razu odpowiedzią na twoje pytanie, dlaczego ja gram w radio, dlaczego ty grasz w radio. Bo może nam nie są obojętni muzycy, którzy śpiewają z dobrym tekstem. No bo śpiewać ze złym tekstem, no to ja też znam takich kilkudziesięciu co najmniej, ale tu chodzi o dobry tekst, bo wiesz, no popatrz, cały ten, wszystkie te teksty disco-polowe, które są kiczem językowym, które są nastawione na podział dobre i zło, białe, czarne, tam nie ma niczego pośrodku, lansują tam piękny, wspaniały świat, tam nie trzeba w ogóle myśleć. Tam poruszasz się w tak tej muzyki, jak wiesz, jakiś, nie wiem, transie narkotycznym i wiesz, mam sąsiada, że to już wszyscy moi znajomi znają historię, który Zanusia uwielbia. Ja nawet do Zanusia nie mam pretensji, że on korzysta ze swojej szansy. No każdy by korzystał. Ja mam pretensje do mediów. Rozumiesz, robią ludziom chłam, nie, bo to nawet nie woda. I potem ty pytasz, czy podajesz cytat z wielkiej improwizacji, ten człowiek patrzy na mnie, jakbym mu co najmniej, ja nie wiem, starogreckim tutaj mówiła, albo nie wiem, jakąś cyrylicę podsunęła. No ale to jest to, co robią media, te wszystkie właśnie i radia, i telewizje, które lansują po prostu coś, co jest, co powinno być w ogóle zakazane. Zadam ci jedno pytanie. No proszę. Dlaczego za to, co robimy, czyli za promowanie polskiej piosenki wartościowej, nie dostajemy kasy? No, to wiesz, to już nie pytanie do mnie. Chociaż ja ci powiem jeszcze coś innego, że gdybym ja dostawała za to kasę, za promowanie, to może bym się zmieniła. A ja jestem wolnym człowiekiem. I co mi zrobią? Wyrzucą mnie z radia? Ale to, że jesteśmy wolni, to jest jedno. A jesteś do końca wolny, będziesz do końca wolny, jak będziesz brał za audycję kasę, nie będziesz uzależniony, nie będziesz musiał, oj, nie wierzę, Piotrek, nie wierzę, nie opowiadaj mi taki bajek. Jak zaczynałem w Jarocinie, w Radiu Jarocińskim, które jest bardziej kojarzone z rockiem, prawda, bluesem i innymi rzeczami, grałem, nie brałem kasy, grałem co chciałem. Ale to były inne czasy, panie Piotrze. Nie mów do mnie teraz, panie Piotrze. No, to jest zemsta za pani Iwoną. No. Ja powiem tylko tyle, że nie ma czegoś takiego, nie ma takiej machiny, bo ja też
poniekąd jestem stypendystą rządu polskiego, czyli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc tylko staram się zachować twarz i być sobą. Chodzi mi o kwestię taką, że dzisiaj nawet wielcy artyści polscy, bo no jakby nie powiedzieć, Alicja Majewska jest wielka. Śpiewa świetne piosenki, robi to profesjonalnie, piękne teksty ma i tak dalej. Jest to rozrywka, troszkę inaczej postrzegana, ale czy tego możesz posłuchać w rozgłośniach Polskiego Radia? No nie, no cały czas próbuję ci to powiedzieć, że nie. No właśnie, czyli nawet jeśli mamy, to tym bardziej trudno jest wejść do programu jakiegoś radiowego, nie wiem, żeby być pracownikiem radia, żeby zrobić coś, co będzie, wiesz, piosenką, na przykład Robert Bodzioch. Co on komu mówi? Ale już teraz mówię, miał 3 audycje, 2 godzinne, 1 półtorej godzinną, wcześniej 2-godzinną i to na tym polega. Ale właśnie cały problem polega na tym, że my wciąż jesteśmy w niszy. Dlaczego nie można by było zamiast mnożyć byty taką Iwonkę Bernatowicz, Piotrka Spotka, Włodka Mazonia, Deblesema Janusza, nie wiem, Piotrka Schauera Kopcia, Baśkę Stępniak-Wilk, Agnieszkę Grochowicz, tak? I tak dalej. Zaprosić do jednego radia, żeby oni tam byli i żeby nasi... Ale wiesz, ja ci mogę odpowiedzieć. Ja ci mogę odpowiedzieć. Tak, podobne pytanie zadałam kiedyś i wiesz, jaką usłyszałam odpowiedź? Bo ja nie mam z tego kasy. Kogo obchodzi jakiś Robert Bodzioch, czy jakiś tam, nie wiem, Tadeusz Bogucki, czy Grzegorz Olejnik, czy nie wiem, czy wielu, wielu innych. Kogo to obchodzi? Czy Dorota Osińska, która jest świetna po prostu, to jest wokal no, niepowtarzalny, ale nawet Karolina Jastrzębska, która, no i oni, wiesz, on, ale nieważne, ale ona ma fajne teksty i ma naprawdę, i śpiewa fajnie, ale też bluesowo śpiewa, no, różne gatunki, że tak powiem, uprawia, ale nawet jak już mówimy o kantry, to Alicja Boncol tutaj od nas, znaczy ona troszkę w tych radiach jest, już trochę ją tam słychać, nie, Justyna, ale no, nie mają z tego kasy. No bo żeby ludzie tego chcieli słuchać, to trzeba ich nauczyć. To nie może być tak, rozumiesz, że oni, no nie mogę się pogodzić z tym, że ktoś puszcza, mówi, to jest piosenka Roberta Bodziocha, puści piosenkę, do widzenia. No i co? I co dalej? I w tym szumie informacyjnym, w tym nawale nazwisk, muzyki, to taki Robert Bodzioch, no. Kto go zapamięta? Dlatego ja cenię swoje radio, wiesz za co, za to, że mam nielimitowany czas, że mogę grać nawet codziennie, gdybym chciała, gdybym miała siły i mogę o tym opowiadać i na to, i stać mnie na to. I będę opowiadać, dopóki żyję. Amen. Właśnie, amen, chciałam powiedzieć. Także ja też będę grał piosenkę z dobrym tekstem, niezależnie od klimatu. Ale naprawdę, jeśli chodzi o muzykę, to róbmy wszystko, co możemy, żeby piosenka z dobrym tekstem, wartościowym, niezależnie od stylistyki muzycznej, była doceniana, bo my jesteśmy, że tak powiem, siedzimy sobie w tych niszkach i właściwie i ty, i ja robimy wszystko, żeby nasze radyjka były rozpoznawalne. Ale ty wiesz, Piotruś, jak się Lot i Kara skończył? Mhm. No właśnie, no żeby to się, nie, wiesz, jeżeli jest 80 słuchaczy, z tych 80 słuchaczy na audycji 10 zapamięta, 10 kupi płyty, chociaż to jest już zupełnie inna sprawa, kupno płyt czy tomików poezji, bo to chyba też znasz ten temat, to już jest sukces, bo to 10 osób, wiesz, gdzieś tam komuś zaprezentuje tą muzykę, coś powie o radiu, tak, że tu są takie fajne audycje, czy ktoś tam fajnie opowiada, czy ktoś fajnie gra, to już jest sukces, wiesz? I dlatego nie wolno się poddawać. I pomimo tego, że ja mam jakiś taki mały kryzys w tej chwili i muszę odpocząć od... Bo nie wiem, jak jest u ciebie, ale ja po prostu mam nagminnie, jestem hejtowana, nagminnie jestem wyszydzana i wiesz, ze względu już na moją chorobę, ja mam różne okresy, że tak powiem, wytrzymałości psychicznej, jak trafią na mój zły, gorszy dzień, no to ja się załamuję i po prostu, no nie jest mi przyjemnie.
przyjemnie. No po prostu nie jest przyjemnie. Ja takie osoby próbuję blokować, ale to i tak nie, wiesz, nie zawsze pomaga. No tłumaczą mi to moi przyjaciele, że to jest zwykła zazdrość. No i być może to jest zazdrość, no nie wiem, ale każdy może przecież... Każdy z nas to, co robi, robi najlepiej, jak potrafi. Ale ja ci powiem, w ogóle, wiesz, dla mnie jest dziwne, bo ja, wiesz, jak weszłam do tego radia i zaczęłam grać, to mi się wydawało, że jak ja na przykład będę promować czy twoją audycję, czy będę promować inne audycje, które mi się podobają, to nie ma w tym nic złego, bo jeżeli ty masz stałe grono słuchaczy, to ono zawsze będzie u ciebie, prawda? Może gdzieś tam posłucha w innym radiu, ale jak ja się dowiaduję od wiesz, w innych stacjach radiowych, że tego robić nie wolno, no to mi ręce opadają, to my nigdy nie będziemy, że tak powiem, jednym frontem iść. Nikt mi nigdy nie powiedział, że nie mogę powiedzieć, że... Nie, też nie. Ale znam takie takie stacje radiowe, gdzie nie wolno. Ale dlaczego nie wolno? No bo to jest ta niezdrowa konkurencja, rozumiesz? I my nigdy niczego nie osiągniemy, dopóki my nie będziemy... Zamknijmy temat. Tak, zamknij. Słuchaj, bardzo mi się miło z tobą rozmawiało. Mnie również. Ja chyba teraz ciebie zaproszę na swoją audycję, ale ja cię wymagluję bardziej niż ty mnie, nie martw się. Słuchaj, mamy 4-5 piosenek. No. Kończymy tę naszą rozmowę. I no. Kończyć jakąś piosenką na podsumowanie tego, o czym... No to ja nie mogę zrobić inaczej. Ja muszę ci zaproponować Grzegorza Olejnika i Melancholię, której też chyba nie masz, ale ja ci ją chętnie podeślę, bo tekst jest bardzo mądry i no, jest jednym z moich ulubionych tekstów. I to mówiła skromna poetka. Ja nie jestem poetką, ja jeszcze mogę coś powiedzieć? Czy już nie mamy czasu? Ja jestem autorką, nie poetką. Na miano poetki trzeba sobie zasłużyć. Pamiętasz poetykę Arystotelesa? Ja się tego trzymam. Poetką się bywa, tak? Nie, autorem się bywa, poetką, no poetką to... Wiesz, była w starożytności jedna kobieta tylko poetką. Ja mam w domu poetkę i coś na temat wie. No właśnie. Są krótkie formy, ale to jest przemyślane przez 10 lat czasami. No właśnie. Zdania czy trzy wybrzmiały. No to ja mam inną metodę, ja dlatego jestem autorką, a nie poetką. Dobrze. Gramy Grzegorza Olejnika, moim gościem była Iwona Bernatowicz, Iwonka Bernatowicz, bo tak woli się przedstawiać. I nikt nam nie zabroni powiedzenia Radio Sigma. No właśnie. I widzisz, a mieliśmy jeszcze pogadać o tym, dlaczego... Bo ten tytuł twojej tej głównej audycji, on jest trochę raniący tych, których może nie zagrasz. No, może tak, ale ja może ich odkryję i wtedy się okaże, że to jest muzyka, którą kocham i ludzie, których kocham. Bo to ja wiem, że masz blisko... Ja mam właśnie to samo, że... I wiesz, ja jeszcze dodatkowo organizuję koncerty, więc moje kontakty nie kończą się na wystawieniu faktury i rachunków. No, moje też. One kończą się na tym mniej więcej, że kolega, nawet jeśli o drugiej w nocy wróci do domu w podróży, napisz SMS-a, że dojechałeś w jednym kawałku. Tylko ty chyba źle zrozumiałeś ten tytuł, bo to jest, wiesz, ja kocham ludzi z pasją. Obojętnie, jaka to jest pasja, jeżeli... Ty o pasji nie mówisz. Bo na razie jakoś tak, no wiesz, muzyku miałam, jedną poetkę miałam na razie, ale będą aktorzy, spora tu jest lista osób, ale jakoś tak bardziej muzycznie, widzisz, tutaj do mnie lgną niektórzy. Bo ja też, ja miałem, miewam czasami ludzi, którzy są poetami, ale czasami, tak jak na przykład w 200. odcinku, ktoś tam napisał, poeta, jakiś tekst z trzech tekstów powstały dwie piosenki. To było miłe, że w przeciągu jednego tygodnia potrafili ludzie coś, powiedzmy, i zrobić to bezinteresownie. No, napiszę ci wiersz. Ale popatrz, ale zobacz, Piotrek, dwóch rajdowców, radiowców się spotykają i skończyć je mogą, więc nie kończ tą audycję. Olejnik. Tak, Melancholia. No, wszystkiego dobrego, dobranoc słuchaczom, pa.
zegar tyka me dni. Z góry na dół spokojnie, w skórze tłoczą się łzy. Jeden moment trwa pustka, w jednej chwili trwa świat. Zamknąć w bezkrzyku usta, by przez chwilę tak trwać. W sobie mieć ciszę, w sobie mieć. W sobie mieć prawdę, w sobie mieć wszystko. Rozbijają gdzieś się. Jeden moment trwa pustka, słowa jak flesza błysk. Suche spękane usta szepcą, że chcą. Maria Duszka zaprasza. Dobry wieczór Państwu. Na przełomie lipca i sierpnia miałam przyjemność przewodniczyć jury dwóch konkursów odbywających się podczas legendarnych ogólnopolskich spotkań poetyckich w Chojnicach.
Poznałam tam oczywiście wielu ciekawych poetów, między innymi Wojciecha Łęckiego z Płocka. Wojciech nie tylko pisze wiersze, jest także satyrykiem, krytykiem literackim, dramaturgiem, dziennikarzem, a z wykształcenia inżynierem mechanikiem. Opublikował 11 tomów poetyckich. Ostatni z nich to Poezje wybrane, wydany w prestiżowej serii Biblioteka Poetów Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Oto kilka wierszy z tego tomu. Starzec. Osiemdziesiątkę zebrał co do kłosa. Listonosza przyjmuje w ubraniu kupionym na śmierć. Słabość ubija grętę, żeby starczyło na ostatnią spowiedź. Chleb krzyżem żegna przed natrętnymi grzesznikami. Zwaśniony z księdzem, a Bogu w ofierze składa wieczorem obie morgi dłoni. Tylko Heli Żarneckiej jeszcze nie wybaczył kosza sprzed 50 lat. Mówmy do siebie. Mówmy do siebie szyfrem. Każda miłość ma swoje tajemnice. Mówmy szyfrem. Tylko mnie oczaruj, tylko mnie owiń dookoła palca, tylko mi załóż swoje okulary. Tylko mnie oczaruj i tylko spraw, bym w Twym królestwie jako podnóżek czuł się królem. Tylko mnie owiń brązowym spojrzeniem, bym płonął szeptem Twego głosu. Mówmy szyfrem, tylko mnie obdaruj swoją słabością, którą podniosłem do potęgi. Tylko mnie oczaruj, otumań magią drobnych gestów, bez usłużności ni rutyny. Mówmy szyfrem, tylko się nie ucz mnie na pamięć. Dzień omamów. Obezwładniła mnie samotność, chociaż ze światem mam spotkanie przy pustym oknie. Wypatruję marzeń na wietrze, ni to zabawa, ni to zamieć. Wiatr po swojemu zwodzi przestrzeń. Sunie pode mną tłum od rynku, wypatruję znajomych omamień. Czas kręci niemą katarynką, parapet w szronowym ocynku. Miałaś być moim samowiejem, a spływasz po szybie śnieżynką. Nic, moja wieczność. Zawdzięczam Ci wszystkie nienapisane wiersze, nawet pustkę przed sobą, bezmiar bez miłości. Niebo skamieniałych wiatrów i nic. I mam wzrok świecy, wokół widzą podwójnie, ja nic. I mam głos echa, który jest wielogłosem z nieruchomiałych warg do lustra, za którym czai się nic. I mam słuch bieli, której powierzam wiersz, za wierszem czai się nic. I znam smak czerni, w którą zawada się mój świat, nad którym pochyla się nic. Zawdzięczam Ci tyle niesłychanych partytur, na cztery ręce, na dwa pa. Kochanie, to zawsze przeminęło tak szybko, że nawet wieczność nie przeraża, nim przeminie jak nic. Odeszła nasza cudowna Ewa Demarczyk. Przypomnił jedną z jej piosenek mniej znanych, a potem kilka utworów grupy Sekret Franciszka i zespołu Małe Kino i po jednej piosence Justyny Segiec i Elżbiety Adamiak. Przypominam, że audycja jest zrealizowana w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Twe imię jak pieśń w szeregu i boi.
miłości cicha mojej duszy pod powolnym śniegiem stojąc klęknę w zapatrzeniu pokornym i w najświętsze imię Twoje ucałuję śnieg wieczorny w owym miejscu, po którym wyniośle Ty przeszedłeś śmiertelnej światłości cicha Boży pośle mej duszy władco niepodzielny na duszę Twoją nie nastaje i nic ze mnie na Twej drodze nie stanie ręki, która przeźroczysta się zdaje Skończył się wiek i koncert życzeń zaczyna. A co nie wyszło, nie było tak, nie twoja. Nie twoja wina. Zgłoszone konie i armatni huk, podróż na księżyc, wesela, finał. Jedno...
zejść niczyja. Niczyja wina. Staw, co postać naszą odbija. Jeszcze jesteśmy, jakby mniej nas, nie nasza, nie twoja, nie moja, niczyja wina. Mieszane obrazy, loty w górę do granic, to wszystko uśpione w nas. Wokół polskie pejzaże, wierzba, krzyżek na ścianie, nasze losy splątane.
do świtu zostało kilka chwil. Choć żadnych znaków na ziemi nie wie, to jesień się zbliża, to jesień w nas tkwi. A orzech tam rośnie, już słyszę go nocą, a orzech nam zarasta powietrze. I w ciszy ogromnej wpełza do pokoju, pozostać tu pewnie zechce. A orzech tam rośnie, już słyszę go nocą, a orzech nam zarasta powietrze. I w ciszy ogromnej wpełza do pokoju, pozostać tu pewnie zechce. Świece przy zmarłym, w dzień jego śpiew od okien do okien. O ptaku niebieski z najwyższego drzewa, z której ręki chcesz ziarno, z której moje serce niepewne, czy po nie przyfruniesz. Ptaku mój niebieski z najwyższego drzewa, z której ręki chcesz ziarno, z której moje serce. Wśród ciemnych obłoków ptak niepojęty, choć wpisany we mnie. W nocy jego oczy jak krzak gorący, w dzień jego śpiew od drzwi do drzwi. O ptaku niebieski z najwyższego drzewa, z której ręki chcesz ziarno, z której moje serce niepewne, czy po nie przybruniesz. Ptaku czego trzeba, z której ręki chcesz ziarno, z której moje serce. Ptak, który nie śpi, choć późna już pora, ptak, który przede mną na drzewo się chowa. Dlaczego jego oczy jak nóż święty skrycie, dlaczego jego śpiew bolesną wciąż raną. O ptaku mój niebieski czego trzeba, z której ręki chcesz ziarno, z której moje serce niepewne, czy po nie przytruniesz. Ptaku mój niebieski z najwyższego drzewa, z której ręki chcesz ziarno, z której moje serce. Serca puls, za oknem niebo obłok ptak. Stoisz pod drzewem ciszy, czuję, że jesteś tam.
Więc jeśli możesz przyjść, otwarte są drzwi. Światełko w oknie to ja, schodami w górę idź, schodami na strych, niech poprowadzi cię blask. Ciepło oddechu, trzepot liści, szelest słów, minionych zdarzeń siny dym. I rośnie twa obecność, drzewo, wiatr, a my rośniemy razem z nim. Więc jeśli możesz przyjść, otwarte są drzwi. Światełko w oknie to ja, schodami w górę idź, schodami na strych, niech poprowadzi cię blask. Zanim ptak, nad drogą mgła lub z pola dym. Więc spróbuj zajrzeć tu co jakiś czas. To ważne bardzo, abyś był. Zawsze gdy możesz przyjść, otwarte są drzwi. Światełko w oknie to ja, z wodami w górę. Schodami na strych, niech poprowadzi cię blask. Zawsze gdy możesz przyjść, otwarte są drzwi. Światełko w oknie to ja, schodami w górę idź, schodami na strych, niech poprowadzi cię blask.
siedząc na skraju drogi, czułem, że głowę jak mocne wino rosa kroplista mi zrasza. Lub gdy w krąg fantastycznych cieni rosły tłumy, jak gdybym lirę trącał, wyciągałem gumy, stopę mając przy sercu zadartego kamasza. Uczyłem się z rękami w podartych kieszeniach, co już nieziemską była bluzą. Szedłem pod niebiosami, wierny ci romuzo. Och, co za miłość widziałem w marzeniach.
wieczorze. To szkarła od wina krew pąsowa, po krewi wino miał na rękach, gdy go znaleźli u bezgłowia. Każdy zabija to, co kocha. I tak się losom staje zadość. Jeden zabija złym spojrzeniem, drugi pochlebnych słówek zdradą. Kto tchórz zabija pocałunkiem, gdy był stary. Jeden zadusił pętlą rżący, drugi wymienił na talary. Każdy zabija to, co kocha. I tak się losom staje zadość. Jeden zabija złym. thank you.
święci chwała Twoja, niech się znajdzie zguba moja.
śmierć i miłość, obydwie równo. Jednej oczu się czarnych, drugiej modrych boję. To są dwie miłości i dwie śmierci moje. Jednej oczu się czarnych, drugiej modrych boję. To są dwie miłości i dwie śmierci moje. Przez niebo rozwieszone pośród nocy czarnej, to one pędzą wicher międzyplanetarny. Ten wicher, co tą ziemię aż ludzkość wydała, na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała. Dno życia się wierci, by prawdy się najgłębszej dokopać istnienia. I jedno wiemy tylko i nic się nie zmienia. Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci. Jedno wiemy tylko i nic się nie zmienia. Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci. Przez niebo rozgwieżdżone pośród nocy czarnej, to one pędzą wicher międzyplanetarny. Ten wicher, co dął ziemię, aż ludzkość wydała, na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała. W trwodze dziecięcej
lecz martwa padła na wrzosy. Pewno kochała o wiele więcej niż myślał kusząc niebiosy.
głowie śnieg smutno pruszy i śpiew ptaka pusto brzmi i śpiew ptaka pusto brzmi. Z tobą nawet na krzyżu wyrastają nam skrzydła, więc śni się nadzieją, śni nam się. I nie odtrącaj, gdy do ciebie po stromym murze pniemy się jak bluszcz. Niańką nam bądź w ostatniej potrzebie. Zieloną kołysanką łódź, zieloną kołysanką łódź. I nie odtrącaj, gdy do ciebie po stromym murze pniemy się. Była to audycja Pod wielkim dachem nieba na zdrowie, której mogliśmy wysłuchać dzięki Funduszowi Stypendialnemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.